dzisiejszym odcinku zabiorę Was do tego pomieszczenia. To pomieszczenie znajduje się w przedziale maszynowym na moim statku. Zobaczycie, co jest za tymi drzwiami po otworzeniu. Opowiem, jakie urządzenia tam się znajdują i do czego służą. Uważam, że będzie to dość ciekawy odcinek. Zaraz otwieramy drzwi i wchodzimy do środka. Ale jeszcze przed otwarciem drzwi popatrzcie sobie na te oznakowania. No i teraz powolutku uchylę rąbka tajemnicy. Jest to pomieszczenie, w którym znajduje się pompa. I zbiornik z detergentem do wytwarzania piany. I licznymi zaworami. Oczywiście nie może w tym pomieszczeniu zabraknąć informacji, jak, co mamy robić w razie pożaru i uruchomienia tego systemu. Wszystko jest ładnie opisane, pokazane, ponumerowane. Tak samo tutaj mamy na tablicy opisane, jak po kolei mamy przełączać urządzenia. Chodzi o to, jeżeli jesteśmy w tym pomieszczeniu i robimy to lokalnie. Bo tak wiadomo, że włączniki są w dwóch innych miejscach na statku. Później to pokażę. I możemy ten system uruchomić zdalnie. Nie musimy akurat przychodzić do tego pomieszczenia. A i tak ze zbiornika przez ten zawór środek pianotwórczy idzie na pompę. Następnie pompą jest tłoczony do linii pożarowej. A następnie rurociągami pożarowymi dostarczany na pokład. Na pokładzie znajdują się armatki pianotwórcze, także jeżeli zachodzi konieczność gaszenia pianą, uruchamiany jest ten system i przystępujemy do akcji gaszenia. Drugi zbiornik znajduje się na zewnątrz, zaraz pokażę. Tylko wyjdę z tego pomieszczenia, bo to są dwa zbiorniki, taki jest wymóg. Tutaj mamy ten drugi zbiornik umieszczony w warsztacie. Się tam już nie zmieścił. No i zawór. Który uruchamiany jest automatycznie. No tak w skrócie chciałbym pokazać, co jeszcze znajduje się na moim statku i do czego służy.